Czuwaj. Jest z nami podharcmistrzyni Sylwia Wójcik, komendantka tegorocznej Watry. Czuwaj. Sylwio, czy to jest twój pierwszy raz na takiej funkcji, czy miałaś już wcześniej doświadczenie na podobnych imprezach? Muszę powiedzieć, że na tak dużą skalę to jest pierwszy raz. Natomiast wcześniej moja przeszłość harcerska pozwoliła mi być komendantką harcerskiego zlotu akademików, no ale w 10 razy mniejszej skali, więc to wiele świadczy, że mimo wszystko to duże wyzwanie. Domyślam się, że nie robisz tego wszystkiego sama, masz ze sobą ogromny zespół ludzi i powiedz nam, czym kierowałaś się przy wyborze tych osób, kiedy zaczęliście przygotowania i jak one przebiegały? Wszystko zaczęło się bardzo spontanicznie i przez przypadek. Natomiast oczywiście taka funkcja gdzieś już na poprzednich watrach chodziła mi po głowie, niemniej w tym roku była bardzo to spontaniczna decyzja. Najpierw przemyślałam, gdzie mogłoby to się to wszystko wydarzyć, oczywiście w Bieszczadach, bo to miejsce bardzo, bardzo kocham. Zaczęłam od filarów, czyli od kwestii organizacji i od kwestii programu. Tutaj absolutnie miałam pełne zaufanie, że wszystko się uda i systematycznie starałam się szukać osób, którym jeszcze trzeba dać szansę, którym warto zaufać. No i tak złożył się cały zespół. Zespół jest dosyć duży i wiedziałam, że chcę mieć faktycznie sporo osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy. Dlatego też oprócz komendy, którą mamy w tym roku, postaraliśmy się złożyć także zespół ekspercki. To też osoby, które niekoniecznie są w komendzie i takiej systematycznej pracy komendy, natomiast bezpośrednio z nią pracują, będąc odpowiedzialnymi za konkretne elementy na wędrowniczej watrze. Mówiłaś, że jest to twój pierwszy raz i jakie wyzwania stanęły przed tobą, kiedy podejmowałaś się tej właśnie funkcji? Myślę, że jak postanowiłam sobie, że to będzie w Bieszczadach, to jest pierwsze duże wyzwanie, kwestia bardzo, bardzo trudna, logistyczna. Tutaj oczywiście Piotrkowi ufam w 100%, natomiast wiadomo, że gdzieś te myśli przebiegały, że jest to daleko, że trzeba przemyśleć, jak wędrownicy tutaj dotrą i jak stąd wyjadą. A druga i myślę, że ważniejsza sprawa, to prowadzenie tak dużego zespołu przez tak długi czas. Już pytałaś, kiedy zaczęliśmy? W listopadzie. Zaczęliśmy w listopadzie, więc do sierpnia to jest bardzo dużo czasu, więc utrzymanie tempa pracy całego takiego zespołu to nie lada wyzwanie, ale dzięki wsparciu członków komendy i zespołu eksperckiego myślę, że się udało. Też jestem pewna tego, że się udało, a nie myślę. Dlatego gratuluję ci ogromnie, bo jesteś sprawczynią tego zamieszania, tak trzeba to nazwać. Gratuluję ci jeszcze raz i dziękuję za naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Czuwaj. Czuwaj.